Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj trochę w innej lokalizacji. Jak możecie zobaczyć, jestem w salonie i ciekawa jestem, czy będzie mocne echo. Pomyślałam sobie, że zmienię trochę lokalizację, bo tam bardzo często jeżdżą tramwaje w tamtym moim pokoju i bardzo często jak montuję film, to muszę powtarzać coś kilkukrotnie, bo akurat przyjechał tramwaj, albo zaczął dzwonić, albo zaczął ktoś się wydzierać i walić klaksonem. Mam okno w stronę ulicy, więc pomyślałam, że sobie zobaczę tu. I jak wszystko to rozłożyłam, postawiłam ten statyw, to właśnie włączył się panu alarm na parkingu, na samochodzie i tak czekałam, aż przestanie mówić. Ale nagrałam dzisiaj vloga, w sensie reading vloga i chciałam wam pokazać książki, które do mnie przyszły na samym początku, taki szybki unboxing książek z Empiku. W tym kartonie są też książki, o których będę mówiła za chwilę i film o nich pojawi się jutro, czyli mowa tutaj o Szeptusze. Ha, to się chyba tak właśnie odmienia, ale nie jestem pewna. I mam całą serię, prócz jednej książki w tym kartonie, ponieważ jedną książkę jakby kupiłam osobno, ale jeszcze jej nie odebrałam, więc pojawi się pewnie niedługo na moim regale. I mam tutaj całą serię, czyli tą pierwszy, tą drugi, tą trzeci tam gdzieś i tą czwarty. I o tych książkach już na kanale jest, bo był w poniedziałek film, moja recenzja. Naprawdę jestem w nich pozytywnie zaskoczona, więc będzie miło, jak sobie zobaczycie i może was zachęci do tego, żeby przeczytać właśnie całą serię o Szeptusze. Dlatego, że tak mi się spodobały te książki, to pióro pisarskie właśnie Katarzyny Berenki Miszczuk. Kupiłam jeszcze jej dwie kolejne książki, czyli Ja Diablica i Ja Anielica. To jest tom pierwszy, to jest tom drugi. Jeszcze są dwa kolejne, ale na razie wziąłam tylko dwa, bo nie wiem, czy aż tak bardzo się wkręcę. Ten zaczęłam sobie słuchać na audiobooku, więc mniej więcej tyle przesłuchałam sobie na audiobooku i naprawdę mi się podoba. Naprawdę mi się podoba. Zobaczmy, jak będzie dalej. Kolejną książką jest tom piąty od Jadowskiej, czyli książka, którą bardzo trudno było mi dostać ostatnimi czasy. Była w większości miejsc niedostępna, więc byłam bardzo zaskoczona, że nagle się pojawiła z powrotem na Empiku, dlatego szybko ją zamówiłam i mam już całą serię na półce, więc niedługo będę ją, mam nadzieję, że kończyć i też nagram całą moją opinię na temat tej całej sześciotomowej serii. I ostatnią książką, jak mówiłam, to będzie szybki book haul, szybkie rozpakowanie tego kartonu, jest Małecki. To będzie moje pierwsze starcie z Kubą Małeckim i myślę, że tą książkę będę czytała na tym vlogu. Jestem ciekawa, czy mi się spodoba. Jest mnóstwo takiego zachwytu wobec tego autora i powiem szczerze, że nie wiedziałam, co mam wybrać. Czy Josefa, czy właśnie Saturnina, czy coś tam jeszcze jest. Nie chciałam dygotu o Dze, czy jeszcze Dze. Wzięłam Saturnina, bo jest najnowszą jego książką, więc chciałam jakby zacząć od tego świeżego. I jeżeli mi się spodoba, to na pewno sięgnę po kolejne. Więc zobaczymy, czy mnie wciągnie to jego pióro i czy zrozumiem i też jakby poczuję ten zachwyt, który wszyscy mają wokół tego autora. Widziałam na SQN-ie, że nawet mają takie fajne filiżanki z jego autografem, więc zobaczymy. Jak mówię, ta książka będę czytała na dzisiejszym vlogu, reading vlogu. I co jeszcze, to zobaczymy w międzyczasie. Na pewno będzie to Kuba. Dobra, a więc to tyle. Zobaczymy, jak mi ten vlog pójdzie. Mój pierwszy reading vlog, który nagrywałam, był w moim domu rodzinnym. Był on trochę taki chaotyczny. To były też momenty, kiedy uczyłam się w ogóle montowania. Więc może, jeżeli ktoś chce go zobaczyć, to on będzie tu. Tu chyba będzie. W karcie. Ale mówię, jest dość chaotyczny. Zobaczymy, co się powie. Na pewno jutro idę do fryzjera. To jest poniedziałek, 1 marca. Będę ścinała włosy, więc pokażę się wam też w już nowych włosach. Będzie to fryzura, którą rok temu też miałam i po prostu włosy mi odrosły. Już raz je przycinałam, ale chyba nie czuję się dobrze w takiej długości. Lepiej się czuję we włosach krótkich. I to tyle. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, więc do miłego oglądania. Cześć, dzisiaj jest poniedziałek rano i chciałam powiedzieć, przeczytałam wczoraj pierwszą część, jeżeli chodzi o Saturnina, ponieważ ta książka ma podział na części. I co się dowiedziałam? Saturnin to jest imię naszego głównego bohatera. Jest on 30-letnim kawalerem, który mieszka sam w kawalerce w Warszawie
jest przedstawicielem handlowym. Jego życie jest takie szare i pozbawione jakichkolwiek atrakcji życiowych. I któregoś dnia dostaje telefon, że jego dziadek zniknął. Dosłownie po prostu wyszedł z domu, wziął samochód i zniknął. I on postanawia wrócić w rodzinne strony, aby właśnie tego dziadka pomóc odnaleźć. I przy tym dowiaduje się, wchodzi w takie, wiecie, jakieś tajemnice rodzinne, sekrety. No, może być naprawdę bardzo ciekawe. Jak mówię, to jest dopiero pierwsza część, jest jakieś 70 stron. Ale podoba mi się bardzo styl pisania i chyba wiem, dlaczego tak bardzo dużo osób lubi właśnie Małeckiego. Właśnie wydaje mi się, że to przez ten jego styl. Dodatkowo mogę się pochwalić dzisiaj, więc taki piękny obiad do pracy, piękny, kolorowy. Ponieważ postanowiłam, że już przestanę jeść jakieś takie niezdrowe rzeczy i zacznę trochę patrzeć na to, co jem znowu. Kiedyś tak robiłam i czułam się o wiele lepiej. Nie wiem, czy będę wracała do liczenia kalorii i do ważenia produktów, nad tym się jeszcze zastanawiam, na pewno będę teraz po prostu bardziej patrzyła na to, co jem. Dobra, lecę do pracy, bo się jeszcze spóźnię. Do następnego, pa! Cześć Wam, dzisiaj jest wtorek, jest godzina jakoś 7:15, jestem już trochę ogarnięta do pracy, wystarczy tylko jeszcze, że tak naprawdę ubiorę kurtkę i wyjdę, więc szybko, bardzo szybko chciałabym powiedzieć, jak wygląda mój update czytelniczy. Jeżeli chodzi o Saturnina, to jestem na stronie 97. To jest druga część, bo książka jest podzielona na różnego rodzaju części. I jest dość ciekawie napisana. Tak jak mówiłam wcześniej, Saturnin, czyli nasz główny bohater, już wiem, że wrócił do miejscowości rodzinnej i wyrusza na poszukiwanie tego dziadka, dowiaduje się pewnych tajemnic. Jakby dalej jesteśmy na tym etapie, dalej mamy jakby ten główny wątek się toczy i no zobaczymy, co będzie dalej. Jestem aktualnie na rozdziale, gdzie są wymieniane listy od Hani do Tereni, czyli to wygląda mniej więcej tak. Tak więc no zobaczymy, no mówię, na razie nie mogę powiedzieć, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, bo jeszcze mnie ani trochę by tak, aż tak bardzo nie wkręciła i nie czuję takiego powiązania. Jestem jej ciekawa, o czym ona jest, bo nie znam pióra Małeckiego i nie wiem, czego mogę się spodziewać, dlatego jestem jej ciekawa. Drugą książką, którą zaczęłam czytać, jest Ja, Diablica i jestem tutaj na stronie 93. Czyta się ją bardzo szybko. To jest ta sama autorka, co napisała właśnie Szeptuchę. Bardzo szybko się ją czyta. Jest dość ciekawa, bo mamy tutaj główną bohaterkę Weronikę, która umiera i trafia ona do piekła. Staje się diablicą. Jak to wygląda, jakby najprzymiona, jak jest pokazane piekło, jak są pokazani właśnie wszelkiego rodzaju diabły i demony. I ona nie pamięta, jak umarła i nie pamięta dlaczego, natomiast może się przemieszczać z powrotem na ziemię i jakby dalej obcować, będąc już martwa, obcować dalej na ziemi i wszyscy ją to będą widzieli i nie będzie jakby, wiecie, jakiegoś takiego szoku, że jej nie było, a jest. Jako diablica jej zadaniem jest to, że również musi targować się o ludzką duszę. Czyli w momencie, kiedy ktoś umiera, ona wychodzi jako ten przedstawiciel piekła i wymienia wszelkiego rodzaju właśnie przewinienia danej osoby, która umarła i stoi na tym pograniczu, jak również musi jakby przedstawić piekło w taki sposób, żeby ta osoba zechciała do niego przyjść. Jest naprawdę bardzo fajna. Czyta się ją szybko, mówię. Ja ją wczoraj tak naprawdę tak zaczęłam trochę. Jest na 93 stronie, więc no zobaczymy, co będzie dalej, ale mnie się osobiście bardzo podoba. Tak jak mogliście zauważyć, ścięłam włosy, zrobiłam to wczoraj, miałam zaplanowane właśnie taką małą, drastyczną zmianę, tak więc mi się bardzo podoba. Ja chyba o wiele lepiej czuję się w włosach krótkich niż takich długich. No i to tyle, lecę do pracy, bo się jeszcze spóźnię. Pa!
Cześć wszystkim, przychodzę z takim małym update'em czytelniczym, bo właśnie skończyłam czytać książkę Katarzyny Berenikini Szczuk, Ja, Diablica. Jest to pierwszy tom z czterech z tej serii. Nie wiem, jaką ona ma nazwę, ta seria, szczerze powiedziawszy. I powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podobała. Naprawdę bardzo mi się podobała. Mamy tutaj historię Wiktorii, która umarła i stanęła w bramach piekielnych. Poznajmy ją w momencie, kiedy podpisuje umowę, która zobowiązuje ją na 66 lat pracy dla diabła, dla szatana, jako diablica. Nie każdy martwy staje się diabłem. Jest to jakby troszeczkę wybór VIP-ów tak naprawdę, jeżeli chodzi o piekło. Ona została wybrana, została diablicą, zjadła potępione jabłko i dzięki temu zdobyła bardzo wiele fajnych umiejętności, jak na przykład czytanie w myślach, czy na przykład blokowanie też, żeby nikt inny nie czytał jej w myślach. Jak na przykład tworzenie przedmiotów, czy zmienianie wyglądu, czy na przykład stworzenie domu. Tworzenie rzeczy tak naprawdę dzięki jej myślom. Wyobraziła sobie, żeby chciała zjeść, nie wiem, croissanta z czekoladą, to tego croissanta musiała sobie wyobrazić i on się jej zmaterializował i mogła go sobie spokojnie zjeść. Mogła zmienić swój wygląd, swój rozmiar biustu, bo tak też było. No, dużo takich fajnych momentów mamy tutaj na to, że ona tą moc posiadła i potrafiła się nią posługiwać i dobrze jej to wychodziło i było to naprawdę czymś bardzo, bardzo fajnym. Kolejną taką dodatkową możliwością było to, że mogła wrócić na ziemię. Jednak z racji tego, że była już martwa i nie posiadała ciała, była jakby tylko taką postacią, którą wszyscy widzieli, ale jakby ona nie była żywa. Takie trochę zagmatwane. Kto jej o tym powiedział? Jej piekielna przyjaciółka Kleopatra. Ponieważ w piekle mamy postaci jak Kleopatra, jak Napoleon Bonaparte, jak Freddie Mercury, jak Król Artur i Królowa Katarzyna. Mnóstwo osób, które w jakikolwiek sposób stają się znane nam w dzisiejszych czasach. Kiedy umieramy w tej książce, stajemy przed wyborem. Pojawia się przedstawiciel nieba, przedstawiciel piekła i wyczytują nam nasze grzechy, nasze dobre uczynki i jakby nasza dusza staje na takiej szali. I wtedy my, tak naprawdę jako to, co matka, mamy decydujący głos, bo nawet jeżeli będziemy mieć więcej tak nawet dobrych uczynków, a powiemy, że chcemy iść do piekła, to pójdziemy do piekła, a jak będziemy mordercami i powiemy, że chcemy iść do nieba, no to pójdziemy do nieba tak naprawdę. Natomiast rolą diabłów i aniołów jest jakby tą duszę tego biednego wędrowca, który zmarł, przekabacić na swoją stronę. Piekło jest sobie pokazane jako Los Diablos, świetne miejsce, wieczna impreza, wieczne, tam wszyscy jest taka, wiecie, swawola, po prostu no, ludzie pracują, ale nie dla pieniędzy, po prostu ze swojej pasji, prowadzą restaurację swojej pasji, nie ma tam pracy, ani jakichś takich zasad, ani pieniędzy, wszystko po prostu, każdy jest tam wolny i tworzy wszystko tak jak chce. No mówię, wieczna impreza tak naprawdę. Niebo? Jeszcze nie wiem, pewnie dowiem się w kolejnej części, jak wygląda niebo. Natomiast piekło wydaje się świetne i jak mamy Los Angeles, tak mamy Los Diablos. Mamy tutaj przedstawicieli piekła, którzy są jakby w tym obrębie naszej Weroniki, czyli Wiktorii. Czemu Weronika powiedziałam? Mamy dwóch przedstawicieli piekła, którzy są w obrębie naszej Wiktorii, którzy jej towarzyszą w całej tej książce, czyli mamy Azazela i mamy Beleta. I to są również dwa diabły, długo, długo, długo wieczne, bardzo ważne, jeżeli chodzi o jakąkolwiek tam historię, gdzie to nie są obce i mało znaczące imiona, gdzieś one się zawsze w tej otoczce piekielnej pojawiają. I co się dzieje w tej książce? W tej książce dzieje się to, że nasza Wiktoria nie pamięta, jak umarła. Pamięta tylko takie przebłyski. I postanawia dowiedzieć się, jak umarła, dlaczego umarła, kto to zrobił, ponieważ tylko wiedziała tyle, że było to morderstwo. I jest to jakby nasz taki główny wątek w tej książce, że my razem z naszą Wiktorią i Azazelem, Beletem i Kleopatrą dowiadujemy się po kolei, jak to się stało, dlaczego, poznajemy wiele tajemnic, dowiadujemy się, że ktoś miał na to inny wpływ tak naprawdę, że wszystko jest troszeczkę z sobą powiązane, dużo fajnych tajemnic, trochę sekretów, dużo magii, dużo czarów, dużo
imprez, tak naprawdę. I naprawdę mi się podobała. Czyta się bardzo szybko. Jest mimo wszystko bardzo lekka w swojej formie. Podobnie właśnie jak Szeptucha. Ten sam sposób czytania. Szybko, płynnie, fabuła jakby idzie dalej. Od początku tak samo jak w tamtej serii, od początku mnie ta książka zaciekawiła i byłam coraz bardziej ciekawa, co będzie dalej, co będzie dalej, co będzie dalej. W połowie tej książki, albo może troszeczkę już po połowie, miałam taki troszeczkę zjazd, że miałam takie uczucie, że trochę to się jakby, trochę akcja jakby zwolniła. Ale chciałam i tak dobrnąć do końca, bo byłam ciekawa, jak to się skończy. I zakończenie było takie trochę słodko-gorzkie, było smutne na pewno dla pewnej osoby i dla mnie też było smutne. Nie chciałam, żeby tak się skończyło, ale wiadomo, będą kolejne części, więc to mnie tak motywuje do tego, że coś będzie więcej, coś będzie dalej, coś się będzie więcej działo i na pewno historia Wiktorii tak szybko się nie skończy, tylko dalej będzie to wszystko szło pewnie w innych kierunkach, bo drugi dom nazywa się Ja Anielica. Cokolwiek to znaczy, jak to się wydarzy, czy to będzie jakaś nowa postać? Nie wiem, przekonam się niedługo. Jeżeli chodzi o Saturnina Małeckiego, to jestem na 117 stronie i to co wiedziałam, wiem dalej, nic się zbytnio nie zmieniło, dalej jest to samo. Czyli w sumie nie powiem wam nic więcej, bo będę się powtarzała. Jeszcze dzisiaj ją będę czytała, może dojdę, może ją skończę, jak mnie wciągnie, a jak nie, to zostawię taką lekką część na jutro. Jest godzina dopiero tam około 16, więc myślę, że jeszcze na spokojnie sobie dzisiaj będę czytała. Tak jak mówiłam, nie będę mówiła o co się dzieje, bo w sumie dzieje się dalej to samo, co mówiłam w poprzednim klipie, więc mówię tylko, że coś tam się czytałam, ale niezbyt wiele, bo bardziej się skupiałam na Ja Diablicy, bo bardziej mnie ta książka mimo wszystko wciągnęła, aż się trochę nie spodziewałam. One są dość cienkie, w sensie, wiecie, ona ma tutaj 400, lekko ponad 400 stron, czyli to jest taki ten średni format książki. I zaciekawiłam do takiego stopnia, że na pewno sięgnę po drugą część. To będę czytała, zobaczymy, co z tego będzie dalej. Podoba mi się format, to na pewno podoba mi się, jak to jest pisane i podoba mi się język, ale jakoś nie mogę się wgryźć w fabułę. Chyba mimo tego, że jeszcze jej tak bardzo nie znalazłam. W sensie być takiego punktu, że o, ciekawe co będzie dalej. Nie zaciekawiła mnie tak bardzo. Ale mówię, to dopiero setna strona. Może, jak ja to mówię, może na stronę dalej akurat zacznie się jakaś wątka akcja i zacznie się coś w końcu dziać. Więc ja jej nie odpuszczam, daję jej szansę. Ja ją chcę jak najbardziej skończyć, więc na pewno to zrobię jeszcze dzisiaj. A, i jeszcze mogłam powiedzieć, jak zauważyliście, pewnie ścięłam włosy, zgadza się. Jak w zeszłym roku zrobiłam to w kwietniu, tak w tym roku zrobiłam to w... Jak w zeszłym roku, jak pewnie zauważyliście, ścięłam też włosy. Jak w zeszłym roku ścięłam włosy 1 kwietnia, tak w tym roku ścięłam włosy 1 marca. Czuję się chyba lepiej w krótkich włosach, zdecydowanie, natomiast chyba będę zapuszczała grzywkę na bardziej długą, ponieważ w sensie, że będę chciała chyba trochę tą grzywkę wyrównać mniej więcej na długość moich włosów, ponieważ mimo wszystko prosta grzywka mnie trochę odmładza, a ja i tak wyglądam na młodszą niż jestem. Pani fryzjerka powiedziała, że wyglądam na 17 lat, więc bym chciała wyglądać troszeczkę bardziej na pełnoletnią chociaż. I tak zawsze mnie pytają o dowód. Zawsze, więc chociaż troszeczkę bym chciała wyglądać na starszą. Ja wiem, że wszyscy chcą wyglądać młodziej, ale w momencie, kiedy nawet nie wyglądam na osobę pełnoletnią, trochę mnie już to przeraża i denerwuje. Więc myślę, że zapuszczę grzywkę, żeby mieć ją trochę dłuższą i może nie będę wyglądała jak dziecko. Tylko trochę tak, chociaż na 20, wiecie. Chociaż trochę więcej. W każdym razie koniec o włosach, bo to nie o ten kanał. Widzimy się później. W każdym razie koniec o włosach, bo to jest nie o ten kanał. Widzimy się później. Pa, pa, pa.
Cześć, przychodzę zakończyć tego reading vloga i opowiem o książce Saturnin Jakuba Małeckiego, którą udało mi się jeszcze skończyć i jestem pozytywnie zaskoczona. To znaczy, słyszałam, że Saturnin nie jest jego najlepszą książką, to jest jego najnowsza książka i podobno nie jest jakoś tak w tej topce najlepszych, że podobno o wiele lepszy jest Joseph. I teraz tak, zamierzam sięgnąć po kolejne książki, ponieważ bardzo mi się Saturnin podobał. Co prawda opis z tyłu jest troszeczkę mylący, jeżeli chodzi o treść książki. Przez błąd na bilecie kilkuletni Satek wierzy, że autobus, którym jeździ do szkoły w Radziejowie, zahacza o tajemniczą krainę. To tam, jak podejrzewa chłopiec, zazwyczaj przebywa jego milczący, skryty dziadek. I ja, czytając ten opis, myślałam, że to w ogóle będzie książka taka trochę z realizmem magicznym, troszeczkę oniryczna, że będzie się bawił bardziej tą formą literatury, że takie klimaty będą się tu pojawiały, a nie. Jest to bardziej taka saga rodzinna. Mamy tutaj historię naszego głównego bohatera Saturnina, który jest 30-letnim mężczyzną, mieszka w Warszawie i pochodzi właśnie z miejscowości Radziejowo, i historię jego dziadka. I głównie ta książka opowiada właśnie o jego dziadku Tadeuszu, który był na wojnie. Dowiadujemy się właśnie, skąd Saturnin ma to imię, to takie wyjątkowe imię. Dowiadujemy się właśnie, kim był jego dziadek, co się takiego stało i ogólnie całe losy życia jego dziadka. I bardzo dużo w tej książce wnosi posłowie, które jest na samym końcu tej książki, które jest właśnie proste od naszego autora napisane. I ono bardzo, bardzo dużo wnosi i jakby tak wszystko nam wyjaśnia w całości później tę książkę, dlaczego tak, a nie inaczej. To posłowie ma tytuł, czyli coś tu jest nie tak. I jak najbardziej ono świetnie nam wyjaśnia całą tą książkę. Ona jakoś mnie powaliła, nie powiem, że się w niej zakochałam, ale podobała mi się. Podobał mi się ten styl pisania. Ta forma bardzo mi się podobała. Naprawdę mogę powiedzieć, że Kuba Małecki jest świetnym pisarzem i chodzi nawet nie tyle co o polską literaturę, ale ogólnie. Naprawdę bardzo mi się podobała i myślę, że kolejną książkę, po którą sięgnę właśnie Małeckiego, będzie albo Joseph, albo Rdza, bo słyszałam o tych książkach bardzo dużo fajnych opinii i chciałabym się przekonać, skoro ta ma takie niezbyt pochlebne opinie, to te, które mają takie właśnie dobre, pozytywne i są takie jakby jego czołówce, jak bardzo mnie zaskoczą. Mniej więcej wiem, czego mogę spodziewać się od Małeckiego, czyli wszystkiego. Ta książka nie była w ogóle jakby przewidywalna. Ona nie była też jakoś tak bardzo wciągająca. A z drugiej strony była bardzo wciągająca. To znaczy fabuła nie była jakoś bardzo taka krzykliwa. To nie było tak, że tam akcja szła za akcją, ale fabuła była na tyle jakby taka ciekawa. Historia tego dziadka była też taka intrygująca, że ja osobiście zastanawiałam się, jak ta książka się skończy, jak to brnie. Później jakby pojawiła się historia tej Irki i świetnie nam się też to pokazało, co się z nią stało i posłowie dużo nam też powiedziało, więc naprawdę ja, może to nie jest 5 na 5, jeżeli chodzi o ocenę, nie oceniam też książek, nie potrafię, ale myślę, że jest naprawdę bardzo dobra i pozytywnie się zaskoczyłam i myślę, że na pewno będę sięgała po kolejne książki Małeckiego. Ten reading vlog był trochę pomieszany, totalnie mi to nie wychodziło. Muszę jakoś, bardzo bym chciała nagrywać te reading vlogi, jednak ciężko mi trochę to pogodzić, biorąc pod uwagę to, że też pracuję i najczęściej właśnie wracam wieczorami i jak jeszcze muszę coś zrobić, to mało czytam też ostatnim czasem, więc moje życie też nie za tyle jakoś przebojowe i jakoś zbyt wiele się też nie dzieje, żeby takie reading vlogi nagrywać, bo byłyby bardzo, bardzo, bardzo nudne. Tak mówię, mam wrażenie. Jest to historia, tak jak mówiłam wcześniej, Wiktorii, która umarła i trafiła do piekła. Obiecuję, że następne już coś się będzie działo, tak? Coś będę wymyślać i bardziej te filmy tak kreatywnie tworzyć, więc dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!